Kasia. Dzisiaj będziemy robić zapiekankę ze szpinakiem. Dzisiaj chciałabym Was ugościć w moim nowym domu. Nie jest jeszcze skończony i warunki pogodowe nam nie sprzyjają, ale i tak damy radę. Do składników potrzebujemy szpinaku, jajka, dwa ząbki czosnku i dwie małe cebule, łososia, serufeta, koperku, keczupu, pieprzu, soli, oleju, majonezu, mozzarelli i ciasta francuskiego. Oczywiście nie z Francji, tylko z tego sklepu z owadem. Musimy najpierw zrobić farsz, więc potrzebujemy do tego dwóch ząbków czosnku, które wyciśniemy wyciskarką na patelnię. Trzeba mocno przycisnąć, bo inaczej się nie wyciśnie. Wyciskam. Teraz pokroimy cebulę w kosteczkę. Nie może być za gruba ani za chuda. Na patelnię musimy wlać jeszcze trochę oleju, nie za dużo. Dalej cebulę. Jeszcze tu. Tam. Teraz w poprzek. Nie, to się nie. Kroimy. Dobrze, teraz drugi. Ojej. Moje oczy. Ojej. Płaczę, ponieważ cebula, nie wiem dlaczego się od niej płacze, ale się od niej płacze i szczypie oszczypy. Cebula szczypie w oczy, dlatego płaczemy. A teraz wrzucamy cebulę. Nie wiem, czy takie będą dobre. No trudno, najwyżej będzie super ostro. Smażymy, aż będzie brązowiutko, ładna. Tym razem nie miąchamy, tylko mieszamy cebulę, ponieważ miącha się mięso. Pamiętajcie, żeby nie patrzeć prosto, to znaczy trzeba patrzeć w cebulę, ale nie można patrzeć, żeby się nie rozpłakać. No, można w tym czasie pooglądać piękne widoki, kwiatki, nie wiem co jeszcze. Drzewka, jakie piękne kwiatki już mają. No, tam. Yeah.
już mamy zarumienioną, taką brązowiutką, piękną. Pięknie pachnie. Możemy trochę zmniejszyć gaz. I musimy dodać szpinak. Mamy ugotowany szpinak, usmażony. I teraz wyłączymy gaz. Teraz musimy pokruszyć serem fetą. Dodać soli. Nie dodajemy za dużo soli, ponieważ ser feta jest bardzo słony i tego nie musimy tak robić. Teraz pieprz. Tylko pieprz. Dodajemy go. Oj. Nie. Tyle wystarczy. Dobrze. Teraz musimy je pomieszać. Musimy wymieszać porządnie, żeby nie było żadnych, żeby wszystko było ładnie wymieszane i żeby nie było żadnych grudków. Teraz rozkładamy patelnię i rozkładamy też white. Teraz nakładamy na to naszą paciajkę. Już rozsmarowaliśmy, teraz bierzemy ketchup, miseczkę, wlewamy ketchup i to, no i krótki ketchup. Nie lubię tych ketchupów. Teraz do tego majonez. Tyle wystarczy. Najwyżej dam więcej. I teraz mocno mieszamy, żeby powstał taki taki kremowy. Dobra.
teraz smarujemy to. Teraz kładziemy na to łososia. Teraz mozzarella. Rozsypujemy mozzarellę tak, żeby było wszędzie widać. Tak. Dobra, już starczy. Teraz musimy to wszystko zwinąć od strony, gdzie położyliśmy łososia. No nie wyszło to za pięknie. No dobra. Dobrze wyszło. Teraz musimy się teleportować do miejsca, w którym to upieczamy. Bo tutaj nie mam piekarnika. Teraz w domu, tutaj upieczamy naszą zapiekankę, ale przed tym musimy posmarować ją jajkiem. A, rozbijamy jajko. Ojoj, skorupka. Teraz musimy wyciągnąć skorupkę, bo nam się utopiła. Chodź, tu, tutaj. Jest. Mamy ją. Teraz musimy widelcem albo czymś innym roztrzepać jajko. Tak, żeby żółtko zmieszało się z jajkiem. Dobra, już mam. Rozbita. Teraz bierzemy pędzelek. Zamaczamy w jajeczku i pięknie smarujemy. O, tak, żeby było całe pięknie wysmarowane. Teraz musimy wstawić ją do piekarnika. Kiedy będzie brązowiutka i kiedy będzie piękny zapaszek w całej kuchni, więc czekam. Zobaczmy, czy jest gotowy.
wygląda pięknie. I pachnie też. Więc wyciągamy. Jeszcze musimy spróbować, czy jest dobry. Klejemy kawałeczek. Oj. Jest super. Super. Kończę. Jest super gorące. Jest super. I bardzo polecam Wam to robić, bo jest pyszne. Jako, że to mój ostatni vlog dla młodej tuby, chciałabym Wam przedstawić Zuzia. Chciałabym Wam podziękować za oglądanie moich vlogów. Dziękuję Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Olsztynie za szansę uczestniczenia w tym projekcie i za świetną zabawę. Możliwe, że spotkamy się na YouTube. Pa, pa!